Witam kochani, witam bardzo serdecznie. W bardzo ciekawej roli jestem, ponieważ dzisiaj nagrywam filmik w związku z waszymi prośbami. Grace, a jak ty robisz ten background, co z tyłu jest? To akurat jest naturalny, normalny mój pokój, ale jak ty to zmieniasz? Jak wyglądasz pięknie i młodo. No, każda z nas chce wyglądać cudnie. I kiedy spotykaliśmy się z ludźmi osobiście, miałyśmy kosmetyki, to tamto, no i oczywiście dalej tego używamy, bo tutaj nie musimy mieć akurat maseczki, to jest duży plus być na Zoom. Bo będziemy mówić, już jak widzieliście z tytułu, o tym, jak prezentować się dobrze na Zoom i jak zmieniać, co jest z tyłu, jak wyglądać najlepiej. Więc jest to, mam nadzieję, króciutki filmik, który chcę, żeby pomógł tym pragnącym rozwijać swoją działalność na YouTube i korzystać, tak jak ja, z Zoom. Można, jeśli robię spotkania na żywo, korzystam ze swojego kanału na YouTube. Nagrywam wszystko na ogół na kamerce i rzucam na YouTube, ale też i nagrywam na Zoom i rzucam na YouTube. Tak naprawdę cały proces downloading, uploading, boom, jest szybko, szybciusieńko, więc ja to bardzo lubię. Nawet potrafię rzucić to potem na Vimeo. No i oczywiście lepiej wyglądamy. Czy mężczyzna, czy kobieta, każdy chce wyglądać oczywiście super. Więc teraz, skoro już jestem na Zoom, ok? Widzicie tutaj na dole, tu gdzie mam swoją strzałeczkę, jest coś, co mówi ok. Choose virtual background, czyli co będzie z tyłu, ok? Więc idziemy na to. No i co tutaj się dzieje? O, widzicie, różne możliwości. Mogę rzucić to. Mogę rzucić wodę za sobą, ok? Więc mam... Teraz, skąd to się bierze, powiecie? No tak, ale to, czy to twoja książka, Grace, czy coś? Skąd to jest? Więc dajmy na to, chcę coś śmiesznego, ok? Tu jest taki plusik, widzicie? Tutaj jest malutki plusik. Ja przyciskam na ten plusik i mówi add image or add video, czyli dodaj zdjęcie albo wideo, jakiś filmik. No ja chcę dodać image, więc ja idę do swoich, tu widzicie moje dokumenty i ja idę do pictures, czyli zdjęć. No i ja oczywiście mam ich bardzo dużo, no i akurat chcę coś śmiesznego. Czy mi się tu rzuci coś śmiesznego? Może rzuci, może nie rzuci. Różne rzeczy tu są, to są lata zdjęć. Albo dajmy na to, żeby po prostu chcę ten samochód mieć. Więc cykam, klikam na ten samochód i idę do, widzicie tutaj na dole, open i już mam samochód. Jeśli teraz to zlikwiduję, to jestem na tle samochodu, starego bardzo. Więc w ten sposób się zmienia. Teraz wracamy z powrotem do Choose Virtual Background. I tu na dole są dwie opcje. Mam zieloną szmatę ściany za sobą, albo nie mam. Więc ja nie mogę kliknąć, że mam, bo ja tego nie mam. Bo gdybym miała, to byłabym w o wiele lepszej sytuacji. Więc ci, którzy mają takie te profesjonalne studia, mają te zielone i to są takie, wiecie, emeraldowo-pistacjowe, jasne, zielone, jaskrawe. I rzeczywiście wszystko wygląda naturalnie. Jeśli nie, zmienimy na coś innego, no na tę wodę na przykład, no to sami widzicie, że czasami jeśli się odchylę,
to ręka może gdzieś zaniknąć, o, widzicie, gdzieś tam i tak dalej. Więc nie jest to najlepsza opcja, no ale ja wynajmuję ten malutki apartamencik i ja nie mam takich możliwości, żeby zrobić inaczej. Po prostu nie mam tych możliwości w tej chwili. Więc robię i korzystam z tego, co mam. Teraz tu można być mirror my video albo nie. Widzicie, jaka jest różnica? Kiedy nie, to ja podniosę lewą rękę, ale tam widzę po prawej stronie i to dopiero jest dziwne. Więc ja wstawiam tutaj, widzicie, mirror my video, więc żeby to odzwierciedlało. I teraz jak ja, prawa ręka to prawa, lewa, lewa. Więc takie niby drobnostki, ale warto o tym wiedzieć oczywiście i pamiętać. Ale teraz, kiedy się wygląda piękniej, kiedy się ma więcej światła, bez dodawania, ja mam wokół siebie 5 lamp. Tego nie widzicie, ale faktycznie mam 5 lamp. Więc idziemy teraz do wideo. No i właśnie. Teraz pokażę Wam. Oczywiście mam tutaj original, mam HD, high definition, to wszystko. Jako mam kamerkę, bo to nie jest kamera komputerowa, jest dodatkowa, wysoka definition, czyli wysoka jakość, 1080 pikseli. Więc to jest zaznaczone i tak, mam zaznaczone, żeby się wszystko odbijało po tej stronie, co trzeba. Odzwierciedlenie. Ale tu, a no właśnie, jest jak wyglądam na tym filmiku. Patrzcie, teraz tak. Może zobaczycie, może uda się. Albo idę tutaj i w ogóle samo to, że jest włączone, bo może być wyłączone i wtedy jest się taką na żywce, jako się jest. Kiedy tylko się to włączy, na najmniejsze już poprawia, ale delikatnie. Kiedy im bardziej idziemy w prawo, tym bardziej zauważacie, że wyglądam doskonalej. Więc ja kompletnie już do końca nawet tego nie mam nastawionego, ale po to, żebyście wy lepiej się czuli oglądając mnie, jest to nastawione i bez bicia się przyznaję. I gorąco polecam. Zawsze będziecie robić super wrażenie. Szczególnie na tych, których nigdy w życiu nie spotkacie. Macie spotkanie na przykład w biznesie. Jedno jest w Nowym Jorku, drugie w Kalifornii, a trzecie może w Anglii, czwarte w Polsce. Nigdy się nie spotkacie. Dlaczego nie robić najlepszego wrażenia? Jeśli randkujecie, to może nie tak bardzo, bo jak się w końcu spotkacie, żeby to nie było kłamstwo, oszustwo, jak naprawdę się wygląda. Teraz, tutaj mamy światło. Można nie mieć światła, a można mieć światło. Widzicie, jaka różnica? Ciemno, jasność. No i teraz może być, ja mam na automat, czyli automatycznie się ustawia w zależności od tego, ile, bo ja siedzę przy oknie, ile pada tego światła, ale można i manualnie. A więc można co? Na bardzo nisko, a można na bardzo wysoko. To zależy od tego, co chce ktoś. Ale ja, jak mówię, wolę na automatycznie. Niech ono się przestawia, bo żaluzje są tutaj otwarte i raz jest ciemnawo, za chwilę będzie pełno słońca. Jeżeli nie jest ustawione na automatyczne nastawienie, no to jak buchnie tym słońcem, nie będzie nic widać i teraz trzeba iść i poprawiać. Jeżeli jest ciemno i wiecie, że będzie ciemno, można wejść tutaj na to manualne i zmienić i dopasować sobie tyle światła, ile Wam pasuje, nie mając żadnej lampy dookoła. Czy to nie jest cudowna sprawa? No oczywiście, że jest. Tutaj jest i advanced, czyli idziemy absolutnie do przodu. Ja mam wszystko, a wszystko nastawione na auto. Automatic. Ok. Wszyściutko i nie ma niespodzianek. No więc już teraz, kiedy wyglądamy pięknie, idziemy tutaj i jeszcze raz pokażę, bo tu jest video filters, ja nie mam żadnych. Jest już możliwość, tylko ja tego może trzeba drożej opłacać, bo ja opłacam co miesiąc
za tyle, ile mnie potrzeba. Tak naprawdę już teraz opłacam rocznie Zoom, bo dali 20% zniżki dla tych, którzy się zgodzą. Ale widziałam, że istnieje możliwość, ktoś gdzieś pokazywał na YouTube, że można sobie usta zrobić kolor, jaki się chce, brwi, jakie się chce, różne takie, wiecie, dodatkowe rzeczy. Ale ja lubię jednak ciągle, żeby tej prawdy było jak najwięcej i nie lubię ściemy, więc już tyle, tyle wystarczy dobrego. Ale można więcej, jeśli ktoś chce. Więc znowu, albo mamy na nan, czyli to jest dokładnie to, co widzicie, albo robimy coś innego. Chcę jeszcze coś innego, więc naciskam na ten plusik i dodaję image. No i tym razem niech to będzie. Widzicie, ile zdjęć mam? Najprzeróżniejszych. No, zechcę mówić na przykład o prawdziwej miłości. Okay, to klikuję na to, widzicie, robi się niebieskie, akurat tu u mnie. I teraz idę do Open i już automatycznie jest. I teraz wychodzę z tego krzyżyka, czyli zamykam tę stronę. I kiedy to jest mirroring, czyli odzwierciedlanie, ja jak patrzę, to wszystko jest odwrotnie. To, co ja widzę, jak patrzę na siebie, to widzę true love, tą prawdziwą miłość. Odwrotnie, ale później, jak będę oglądała to na filmiku, będzie tak, jak trzeba. Więc to jest ważne. Na przykład, jak robicie tarota, czy pokazujecie coś w książce, no nie chcecie, żeby było odwrotnie. I jeżeli ktoś spojrzy tak jak teraz, o, to będzie odwrotnie wszystko i zrobi tak, żeby tak nie było. Ale po nagraniu zamieni się rolą, więc warto o tym pamiętać. Więc ja myślę, że to jest to, co chciałam Wam najbardziej pokazać. Przyglądam się jeszcze blisko. Ja tutaj tego dodatkowo nie robiłam record tego, bo można by było zrobić tutaj, widzicie, jest record, gdybym chciała. Na przykład chcę to utrwalić, ale ja to robię na moim telefonie. W związku z tym wtedy bym zrobiła tak, record, ok, i zaczęła nagrywać albo na cloud, albo na komputer. No ale ja akurat tego nie robiłam, żeby pokazać właśnie w ten sposób najprościej. Myślę, że to chyba jest wszystko, co aż się przyglądam, widzicie sama. Czy to jest wszystko, co ja chciałabym pokazać? Tak. To są podstawowe rzeczy. Taka podstawa podstaw dla tych, którzy albo już są na Zoom, bo już dzieci nawet uczą się przecież w szkole przez Zoom, więc Zoom nie jest już tu żadną nowością, ale jeżeli chcecie robić własne filmiki, jak zrobić, żeby wyglądać fajniej, żeby zmienić to, co jest z tyłu, więc ja jeszcze szybciusieńko nawet dodatkowo właśnie, dodatkowo rzucę tutaj na nic, ok? Czyli jak weszłam, tak i wychodzę, więc takie cudeńka można robić na Zoom. Ja uwielbiam Zoom, chcę powiedzieć Wam. Naprawdę kocham Zoom, więc wszystkim polecam. Mam nadzieję, że pomogłam. Jeżeli się ciekawicie, co to tutaj jest, że to takie jest taka karteczka. O, ta karteczka tutaj, kochani, to jest kamera mojego na moim komputerze, która jest zalepiona, żeby nie było podglądów. Natomiast tu jest wyżej, pokażę. Widzicie? O, taka kamerka, gdzie jest bardziej na wysokości moich oczu, bo to jest następna rzecz. Widzicie, filmików można by było robić mnóstwo na ten temat. Nie chcecie patrzeć w dół i nie chcecie patrzeć w górę. Chcecie jak najprościej patrzeć na wysokości własnych oczu do kamery. Najlepiej wychodzi, ok? Buziaczki, uściski i do kolejnego razu.